Hej, cześć, siemanko, z tej strony Fulcer, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Unite, a dzisiaj o tym, na co wydawać EOS tikety i jak je zdobywać. Także dzisiaj taki mały, króciutki poradnik, ale zanim przejdziemy do owego poradnika, to zrobimy sobie jeszcze losowanie, jeśli chodzi o wczorajszy odcinek, o wczorajszy giveaway, także szybciutko robimy losowanie. Okej, a więc już w tym momencie jesteśmy na stronie losującej, zostały załadowane komentarze i uwaga, w ogóle jestem z was naprawdę mega zadowolony, bo czytałem wasze komentarze i tam pisałem, dlaczego ten Pokémon i tak dalej. Dziękuję wam. To naprawdę daje mi takiego kopa do roboty i właśnie widzę, że bardzo dużo osób gra w Pokémon Unite. Cieszy mnie to. Dobra, Antek Antip. Moim ulubionym Pokémonem jest Gengar i Greninja. A więc, drogi Antku, ja w tym momencie dałem ci subskrypcję. Masz 24 godziny, żeby wrzucić pusty filmik. Tylko po to, żeby właśnie mieć kontakt, żebym ja mógł mieć kontakt do ciebie, bo nie będę cię wyłapywać z komentarzy, bo mogą być jakieś podróby. Więc wrzuć pusty filmik w opisie lub w komentarzu. Daj adres e-mail do siebie, żebym ci mógł przekazać tutaj właśnie nagrodę. Jeśli ty tego nie zrobisz w ciągu 24 godzin, to zrobimy ponownie losowanie, żeby po prostu ta nagroda wam nie przepadła. I w tym momencie jesteśmy już w grze. EOS tikety, jeśli chodzi o tą walutę taką w grze, to ją przeważnie możemy sobie zdobyć właśnie na eventach, grając sobie, to znaczy robić te codzienne misje. Na przykład zagra jedną grę z kolegą, no nie? To wtedy macie już 30 tiketów. Te tikety się zbierają naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze tikety możemy sobie zdobyć z Battle Passa. Może za jakiś czas zrobię odcinek, w którym pokażę wszystkie nagrody z Battle Passa, czy warto jest wydać tutaj te pieniądze do Pokémon Unite, bo nagród jest naprawdę bardzo sporo. Ja nie pamiętam, ile w zeszłym sezonie zebrałem tych tiketów, ale było naprawdę mega, mega dużo. Kolejna rzecz, gdzie możemy dostać tikety, są to nagrody sezonowe. I w tym momencie wchodzimy sobie właśnie do lobby, wchodzimy sobie w nagrody sezonowe i zobaczcie sobie, za Mastera mamy 20 tysięcy tiketów. To jest naprawdę mega dużo. Nie wiem, kiedy dokładnie się kończy ten sezon, ale obstawiam, że on się skończy równo z pasem, czyli jakieś chyba niecałe 40 czy 30 dni. Także zobaczcie, 20 tysięcy tiketów, za Beginera mamy 2000, za Greata mamy 4000, za Eksperta mamy 6000, za Weterana mamy 10 tysięcy, za Ultra już mamy 15 tysięcy, a za Mastera 20 tysięcy tiketów. Także opłaca się puszować, bo jednak te 20 tysięcy tiketów to jest bardzo duża liczba i dzięki tym tiketom, nie wiem czy wiecie, możemy sobie maksować health items, czyli po prostu jedna z najważniejszych rzeczy do maksowania, chyba jedyna rzecz do maksowania w tej grze. I jeśli już macie tikety, to wystarczy sobie wejść do sklepu. W tym momencie wchodzimy, szkoda, że nie można kupić Pokémonów za tikety, to też byłaby spoko opcja. Także wchodzimy sobie tutaj w tą drugą zakładkę i za tikety możemy sobie kupić ubranie dla naszego trenera. No to jest takie, wiecie, powiem wam tak, że jakbym miał max konto, to nawet nie wiem, czy bym kupował te ubrania, bo te ubrania są mi naprawdę niepotrzebne. Zobaczcie sobie, na przykład za 16 tysięcy można kupić lub za 1624 gemy. Tak, za 1600 gemów, to jest naprawdę mega duża liczba. Także ja powiem wam, że ja na przykład nie kupuję. Nawet jeśli bym miał max konto, to zbierałbym te tikety. Dlaczego? Dlatego, że teraz, na co wydaję etykiety, są właśnie te item Encharger, dzięki którym możemy sobie maksować nasze health itemy. A do wymaksowania health itemów potrzebujemy naprawdę bardzo dużo tych itemów. Więc zobaczcie, no ja na przykład za 5000 mogę sobie kupić 500 już, tak. Aktualnie mam chyba ponad 3500, bo oni mi tam jeszcze zwrócili i tak dalej, więc jest dobrze. Nie wydałem ani złotówki w to, żeby wymaksować te health items. Kupiłem sobie pasa, kupiłem drugiego pasa, kupiłem sobie tam jakieś gemy, bo gdzieś tam sobie kupiłem jakiegoś skina, teraz też sobie kupiłem 490 gemów, też zapewne sobie kupię jakiegoś skina i tak dalej, ale póki co. Dobra, kolejna rzecz, to mamy takie boosterki właśnie za tikety i tutaj mamy na 7 dni, żeby dostawać podwójny exp do naszego levela, tak? Ja mam aktualnie 40 level, więc ja tego nie używam. To zawsze sobie kupowałem na 7 dni. Czasami kupowałem to, nie wiem, na 3 tygodnie, w momencie, gdy Pokémon Unite był jeszcze na Switchu, więc wtedy to kupowałem i wbiłem 40 level. Tak, także to jest spoko opcja. Możemy to kupić na przykład na 3 dni, bo na przykład przez 3 dni będziemy tylko pushować, lub na 1 dzień. Kolejna rzecz, czyli tutaj mamy końsy, EOS końsy. I
muszę coś zaznaczyć na samym początku. To nie podwoi waszych końców, tylko to przyspieszy wasze zdobywanie końców. Chodzi mi tutaj głównie o to, że co tydzień mamy taką możliwość, żeby zdobyć sobie 2100 końców. I tyle. I więcej nie możemy. Tam z misji możemy sobie zdobyć i tak dalej, ale 2100 to jest max na tydzień. Jeśli zamierzacie w ciągu jednego dnia zrobić bardzo ogromny push, pograć kilkanaście godzin, to w tym momencie opłaca się właśnie ten na jeden dzień. Ja teraz sobie przeważnie kupuję właśnie ten, więc w tym momencie sobie kupię 350 tiketów, jest spoko. Naprawdę powiem wam, że się opłaca 4-3 dni. A i nie pamiętam, czy health item były za tikety. Nie pamiętam, możecie mi przypomnieć, bo ja już je wszystkie kupiłem, no nie? One albo były za golda, albo też za tikety. Kurde, no nie pamiętam, zobaczcie sobie, jaką ja mam ogromną sklerozę, więc możecie mi przypomnieć w komentarzach. No i tak, mamy 350 tiketów lub 35 gemów. No to wiadomo, że lepiej jest to kupić w tym momencie za tikety, tak? 350 tiketów, odrobimy sobie to na misjach naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. Zaraz wam pokażę, gdzie można później znaleźć te itemy wszystkie. Okej, a więc kupujemy 350, jedną sztukę kupiliśmy, zaraz sobie to zrobimy aktywację, bo to jednak musimy aktywować osobno, czyli wychodzimy i wchodzimy tutaj i mamy item box. Tu mamy generalnie wszystkie itemy. Tutaj mamy fashion ticket i za te tikety możemy sobie kupować ubrania. Mamy także Halloween tickets i za te tikety możemy sobie kupić co? Możemy sobie kupić skiny. Zajebista opcja w Pokémon Unite, czyli nie musimy tak naprawdę wydawać gemów, żeby mieć jakiegoś skina. Ja nie pamiętam, za co mi to wyleciało, już serio, nie pamiętam. Albo gdzieś tam za pasa, albo gdzieś tam po prostu zdobyłem. Także tego mam już dużo, to sobie zostawię, bo za jakiś czas sobie właśnie kupię wszystkie skiny za Halloween ticket. I dobra, a więc przechodzimy do nowych itemków. No i tutaj mam 3200 właśnie do health items, czyli te doładowania. I uwaga, tutaj wchodzimy i dajemy sobie po prostu użycie. I tyle. I już jest w tym momencie gotowe. Tak. Możecie sobie kupić tego ile chcecie, możecie sobie to aktywować najprawdopodobniej na też ile chcecie. Bo ja najdłużej miałem te itemy aktywowane chyba na 3 tygodnie. Także to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle jeśli chodzi o wydawanie EOS tiketów. Pamiętajcie, że ten z goldem nie podwoi wam, ale wam przyspieszy zdobywanie tego golda, bo pamiętajcie, że ten limit jest 2100. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli odcinek był dla was przydatny, to walnijcie łapeczkę w górę, walnijcie subskrypcję, a jutro już zrobimy sobie odcinek, gdzie kupimy Sylwiona, zrobimy sobie ustawienie i tak dalej, więc do widzenia, żegnam was, no i miłego poniedziałku wam życzę. Pamiętajcie, że ja codziennie praktycznie streamuję na Twitchu, szukajcie mnie pod nazwą VCR. To tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!